Największy światowy skrót. Jedno z największych przedsięwzięć inżynieryjnych. Mowa oczywiście o kanale Sueskim. Moje drogie, moi szanowni, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku naszego cyklu Dawno Temu. Jestem przeszczęśliwy, że jesteście z nami. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby zasubskrybowali nasz kanał, aby kliknęli w dzwoneczek, który znajduje się koło pola subskrybuj. Wszystko po to, byście otrzymywali w odpowiednim czasie powiadomienia dotyczące nadchodzących premierowych odcinków naszego kanału. Zachęcam Was także do tego, byście zerknęli łaskawie na platformę Patronite, gdzie możecie nas odnaleźć, no i w pewien sposób podzielić się wrażeniami, że nasze odcinki Wam się podobają. Moi drodzy, tyle tytułem wstępu. Powiedziałem o największym światowym skrócie, o jednym z największych przedsięwzięć inżynieryjnych. Dzisiejsze nasze spotkanie dotyczyć bowiem będzie słynnego kanału Sueskiego. No właśnie, przez wieki ludzkość zmierzająca z punktu A do punktu B po pewnym czasie starała sobie drogę ową skrócić. No czy my współcześnie też, przemierzając jakieś terytoria, nie staramy się znaleźć objazdu czy też skrótu, żeby nadrobić trochę trasy, żeby po prostu ta nasza trasa też tyle nie trwała. Jest to całkiem normalne. Zważywszy też na to, jeżeli zajmujemy się chociażby handlem, no chcemy szybciej dotrzeć z naszymi produktami do potencjalnych klientów, tak aby na przykład konkurencja nas nie wyprzedziła. No i wszystkie te elementy składowe przeze mnie przed chwilą wymienione miały oczywiście swój skutek w postaci budowy kanału Sueskiego, ale do niej za chwilę przejdziemy, bowiem musimy, jak to tradycyjnie w naszych spotkaniach, zacząć wszystko od początku. Ze znaczenia Morza Czerwonego i tak zwanego przesmyku Sueskiego zdawali sobie sprawę ludzie już w czasach starożytnych. Egipscy faraonowie, dla których obszarem zainteresowania handlowego było zarówno wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, czyli tak zwany Lewant, jak i basen Morza Czerwonego, dostrzegali pewnego rodzaju okazję, jaką dawało utworzenie specyficznego szlaku morskiego łączącego te dwa akweny. Oczywiście, no nie ulega to żadnej wątpliwości, wiązałoby się to z przejęciem kontroli nad wymianą tamtejszych ówczesnych towarów, od drogocennych kruszców przez drewno cedrowe, aż po ceramikę. Dla cywilizacji, która wzniosła chociażby piramidy, ambitne przedsięwzięcia inżynieryjne nie były nowością, choć wspomnieć oczywiście trzeba, że piramidy egipskie do dnia dzisiejszego wzbudzają przeogromne kontrowersje. No niektórzy twierdzą nawet, że to nie Egipcjanie wybudowali piramidy, a swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi historii egipskich piramid, dajcie znać w komentarzach, pojawi się ona z pewnością w jednym z naszych przyszłych odcinków. Źródła historyczne wspominają, że nad realizacją projektu, czyli powiedzmy sobie starożytnego kanału Sueskiego, zastanawiał się już słynny faraon egipski Senuseret III, panujący 3800 lat temu. Pierwsze prace inżynieryjne miały nastąpić jednak zdecydowanie później niż jego panowanie. Zarządził je kolejny znany Egipcjanom faraon Necho II, panujący na przełomie wieku VII i VI przed naszą erą. Być może na decyzję faraona wpłynęły wnioski wyciągnięte z innego, dosyć prekursorskiego przedsięwzięcia tamtych czasów i samych jego rządów, bowiem Necho II miał być, i tutaj musimy sięgnąć do Herodota, który opisywał jego rządy, pomysłodawcą i patronem wielkiej fenickiej wyprawy eksploracyjnej, która ponoć miała opłynąć kontynent afrykański jako pierwsza. O ile współczesny nam kanał Suezki przecina przesmyk Suezki niemal w linii prostej, to wówczas, w czasach starożytnych, zdecydowano się na pewnego rodzaju ciekawostkę, pewnego rodzaju rozwiązanie nieoczywiste, bowiem kanał łączył wtedy Morze Czerwone z Nilem. Moi drodzy, no właśnie, wykorzystano do tego oczywiście warunki naturalne i istnienie tak zwanych wadi,
czyli suchych dolin biegnących prostopadle do wielkiej rzeki, czyli do Nilu, które okresowo wypełniały się wodą. Kiedy Nil wylewał ze swojego koryta, zalewał te suche doliny, natomiast w momencie nastąpienia chociażby suszy, te doliny były naturalnie osuszane. Wraz z nurtem rzeki statki mogły docierać tym samym do basenu Morza Śródziemnego. Faraon Necho II, bo jeszcze słów kilka o nim trzeba wspomnieć, był jednym z ostatnich wielkich władców Egiptu, który był władcą rodzimym, bo pamiętamy późniejsze koleje dziejów państwa egipskiego, władcy już niestety do rodzimych nie należeli. Już 100 lat po jego panowaniu kraj no niestety nie dał rady przeciwstawić się perskiej inwazji. Jeden z największych ówczesnych perskich władców, prawdopodobnie będąc pod wrażeniem idei wprowadzonej przez faraona Necho, doprowadził do końca budowę starożytnego, w cudzysłowie, kanału sueskiego. Jednocześnie jednak powstanie perskiego imperium w tamtym czasie, a później pochłonięcie go przez Aleksandra Wielkiego, spowodowało, że szlak handlowy, główny szlak handlowy wiodący przez Morze Czerwone, stracił na znaczeniu w porównaniu z drogą prowadzącą od Indusu przez Zatokę Perską dalej w górę Eufratu i Tygrysu. Dopiero rywalizacja pomiędzy państwami powstałymi po podziale Imperium Aleksandra Macedońskiego, oczywiście mówimy tutaj o walce generałów, satrapów, którzy panowali w poszczególnych częściach państwa Aleksandra, spowodowała ta rywalizacja, że szlak czerwonomorski znowu odzyskał swoje znaczenie. To rządzący wtedy w Egipcie Ptolemeusze przyczynili się do wielkiej odbudowy kanału. Moi drodzy, miało to miejsce już za panowania drugiego władcy z tej dynastii, czyli Ptolemeusza II Fidalefosa, w połowie III wieku przed naszą erą. W starożytności kanał Suezki był jeszcze restaurowany przez rzymskiego cesarza Trajana u progu II wieku naszej ery, natomiast jego czasy, czasy świetności, powoli już mijały. Historię kanału Sueskiego na ponad 1000 lat przerwał w VII wieku naszej ery słynny kalif Abu Dżafar al-Mansur, który chcąc ukarać zbuntowane porty leżące u wybrzeża Morza Czerwonego, zamknął kanał. Przeprawa przez kolejne wieki powoli, stopniowo wypełniała się mułem, piaskiem i różnymi innymi zanieczyszczeniami, uniemożliwiając tym samym oczywiście przeprawę statkom. Moi drodzy, opanowanie Lewantu przez muzułmanów, głęboka przepaść, jaką między Europą i światem arabskim wykopały wyprawy krzyżowe, a wreszcie ekspansja Turków i upadek Konstantynopola w roku 1453 doprowadziły do zablokowania, kompletnego zablokowania blisko wschodnich szlaków handlowych. No, w konsekwencji oczywiście nasz starożytno-średniowieczno-nowożytny kanał Suezki także utracił wiele na swoim znaczeniu. Na dworach europejskich zaczęto desperackie poszukiwania alternatywnych dróg prowadzących do Indii. No, moi drodzy, tym samym rozpoczyna się wielka, wielka, wielka historia odkryć geograficznych, wypraw dalekoborskich, ale to jest oczywiście temat na jeden z naszych kolejnych odcinków. Jeżeli jesteście ciekawi, na przykład wyprawy Krzysztofa Kolumba, dajcie znać w komentarzu, ale wspomnieć teraz w tym momencie trzeba, że w 1488 roku słynny Bartolomeo Dias dopłynął do tzw. przylądka Dobrej Nadziei leżącego na południu Afryki. 4 lata później Krzysztof Kolumb odkrywa w cudzysłowie, i proszę tutaj nie rzucać gromów pod moim adresem, w cudzysłowie odkrywa Amerykę, zaś w roku 1498 Vasco da Gama dociera, okrążając Czarny Ląd, czyli Afrykę, do Indii. Moi drodzy, więcej oczywiście, jeżeli zechcecie, w jednym z kolejnych odcinków dotyczących wypraw geograficznych. Moi drodzy, szlaki dalekomorskie na tyle zagroziły pozycji dwóch wielkich ówczesnych potentatów handlowych, czyli Wenecji i Genui, tradycyjnych monopolistów na rynku handlu morskiego, że oba te państwa nosiły się z zamiarem przywrócenia, wespół oczywiście z Arabami, drożności kanału Sueskiego. Niewiele jednak, trzeba to dodać, z tych planów wyszło.
Europejczycy nie tylko odkrywali odległe krainy i prowadzili z nimi handel, wkrótce zaczęli naturalnie zdobywać wpływy polityczne w różnych częściach świata, no i mamy tym samym do czynienia z rozwojem tak zwanej epoki kolonializmu, czasu, w którym wpływy Europy zaczęły obejmować cały glob. No i oczywiście jedną z pochodnych epoki kolonializmu było przywrócenie roli, rangi basenowi Morza Czerwonego. Moi drodzy, w rejonie Morza Czerwonego gorąco zrobiło się ponownie na przełomie wieku XVIII i XIX. Powodem tego była rywalizacja, morska rywalizacja rewolucyjnej Francji z jej największym ówczesnym przeciwnikiem, czyli Wielką Brytanią. W lipcu 1798 roku w Egipcie, znajdującym się wówczas w granicach Imperium Osmańskiego, ale kontrolowanym przez tzw. mameluków, czyli potomków wojowników z Kaukazu i Bałkanów, wylądowała armia ekspedycyjna, dowodzona, jak myślicie, przez kogo? No właśnie, przez bohatera jednego z naszych poprzednich cyklów, który tutaj, w tym miejscu się znajduje, Napoleona Bonaparte. Jeżeli jesteście ciekawi historii Napoleona Bonaparte, zachęcam Was do kliknięcia właśnie we wskazane przeze mnie miejsce. Moi drodzy, Napoleon ląduje ze swoją ekspedycją w Egipcie. Przechodzimy zatem dalej w naszej opowieści i bierze ze sobą korpus naukowców i inżynierów, oprócz oczywiście żołnierzy. Część z nich badała wtedy możliwość odbudowania drogi wodnej łączącej Morze Śródziemne i Morze Czerwone. Odbudowania, bo planowano przywrócić do życia kanał pamiętający czasy starożytnych faraonów, czyli ten prowadzący od Morza Czerwonego dalej przez Nil. O tym mówiliśmy na początku. Moi drodzy, pomysł o wiele śmielszego przedsięwzięcia, czyli mówiąc wprost, przekopania, bagatela 163 km dzielących w linii prostej Port Said na wybrzeżu Morza Śródziemnego z Suezem na północnym wybrzeżu Morza Czerwonego przedstawiać miał Francuz polskiego pochodzenia, inżynier hydrolog Józef Łazowski. No więc i nasz polski akcent w historii kanału Suezkiego występuje. Inżynierowie Napoleona popełnili jednak zasadniczy błąd. Z ich obliczeń wynikało, że różnica poziomów lustra wody między oboma akwenami wynosi 10 metrów. Oznaczało to, że budowa kanału wymagałaby stworzenia skomplikowanego i, no co tu dużo mówić, kosztownego systemu śluz. Więc inżynierowie jednak się trochę nie popisali swoimi zmysłami matematycznymi. 56 lat po ekspedycji Bonapartego francuski inżynier Ferdynand Lesseps przekonał władze autonomicznego wobec Imperium Otomańskiego Egiptu, że postęp technologiczny pozwala już wtedy na stworzenie przekopu łączącego oba akweny. I tak właśnie od tego człowieka miał zacząć się współcześnie nam znany kanał Suezki. Budową i administrowaniem kanału miała zająć się specjalnie utworzona do tego spółka, czyli Powszechna Kompania Kanału Suezkiego, która otrzymała szlak w dzierżawę na, uwaga, 99 lat i prawo pobierania opłat od każdego przepływającego tamtędy statku. W zamian ówczesny wicekról Egiptu i jego następcy mieli otrzymywać 15% dochodów netto, czyli mówiąc wprost na rękę, z kanału po potrąceniu dywidend dla akcjonariuszy. Budowa Wielkiego Kanału Suezkiego ruszyła w roku 1859 i trwała dekadę, 10 lat. Projekt był iście faraoński, przy budowie pracowały tysiące ludzi, głównie Egipcjan. Warunki pracy były ciężkie, o tym trzeba wspomnieć, trudno współcześnie nam oszacować liczbę osób, które zginęły przy budowie kanału Suezkiego. Wiadomo jednak, że ta liczba była niestety niemała. Otwarcie kanału było wydarzeniem na skalę nie tylko europejską, śródziemnomorską, ale i światową. 17 listopada 1869 roku na wody kanału wypłynął żaglowiec La Gille, na pokładzie którego znaleźli się m.in. francuska cesarzowa Eugenia, małżonka cesarza Napoleona III i cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef. Franciszek Józef, no właśnie. Jeżeli jesteście ciekawi biografii tego słynnego austriackiego monarchy, to w tym miejscu znajduje się odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków, właśnie traktujący o tym człowieku kojarzonym współcześnie z jednej strony z kajzerką, z drugiej strony z pewną wodą mineralną.
Ten drugi, czyli Franciszek Józef, był szczególnie zainteresowany przeprawą, czyli kanałem sueskim, bo jego mocarstwo, czyli Austro-Węgry, przegrywało od dawna kolonialny wyścig. Tymczasem austro-węgierski port w Trieście był jednym z tych, które znajdowały się najbliżej kanału sueskiego. Moi drodzy, ciekawostka kolejna, bowiem ujścia przy ujściu kanału sueskiego postawiono monumentalny pomnik. Pomnik człowieka, który wpadł na pomysł, żeby ten kanał po prostu powstał. Ten kanał w nowoczesnym, współczesnym nam rozumieniu, czyli pomnik Ferdynanda Lessepsa. Ten pomnik jest widoczny oczywiście w trakcie budowy na archiwalnych, pięknych, czarno-białych fotografiach. Z roku na rok liczba statków handlowych przemierzających kanał Suezki rosła w dosyć znaczącym tempie. W 1870 liczba jednostek przemierzających rocznie tę drogę morską przekroczyła 1000, czyli naprawdę handlowcy chcieli z tego skrótu światowego korzystać. Wielka Brytania zdawała sobie sprawę, że pomyślność imperium zależy w dużej mierze właśnie od przejścia morskiego łączącego Morze Śródziemne i Morze Czerwone. W roku 1875 rząd w Londynie kupił udziały w kompanii kanału. Moi drodzy, zaledwie 3 lata później Egipt stanął na skraju bankructwa. No właśnie. Dziwnie to brzmi, ponieważ wydawałoby nam się, że wielkie dochody Egipt będzie otrzymywał z przepraw przez kanał Suezki, a okazuje się, że stanął na skraju bankructwa, bowiem, no właśnie, Egipt musiał wyłożyć dużo pieniędzy na budowę samego kanału i to właśnie ta budowa bardzo mocno nadszarpnęła finanse ówczesnego państwa egipskiego, na tyle mocno, że to państwo faraonów miało zmierzało ku finansowemu upadkowi. Doprowadziło to do pewnej specyficznej sytuacji, w której pieczę nad finansami państwa przejęły, uwaga, inne państwa, czyli Francja i przede wszystkim Wielka Brytania. Egipt był w tym momencie całkowicie uzależniony od innych państw. Moi drodzy, Europejczycy wiedzieli zyskiem i misją cywilizacyjną białego człowieka, oczywiście w wielkim cudzysłowie, zaczęli coraz częściej pojawiać się na afrykańskim wybrzeżu Morza Czerwonego, w Egipcie czy Sudanie. Odpowiedzią było narastające oczywiście niezadowolenie lokalnej społeczności, czyli mówiąc wprost ludności muzułmańskiej. No jak to przybywają biali ludzie i będą nas cywilizować? My mamy swoją cywilizację i oczywiście chcemy z nimi walczyć. Zróbmy zatem krok dalej w naszej dzisiejszej opowieści. W roku 1881 tak zwaną Świętą Wojnę, czyli dżihad, ogłosił charyzmatyczny przywódca islamski Mahdi. No właśnie. I ci, którzy znają bardzo dobrze książkę pod tytułem W pustyni i w puszczy, autorstwa naszego polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza, z pewnością kojarzą fragmenty opisane w tejże książce o powstaniu Mahdiego, o tym, co się wtedy działo ze Stasiem, z Nel. Odsyłam Was oczywiście do W pustyni i w puszczy. Warto wspomnieć, że no właśnie chociażby w tej książce Sienkiewicz opisywał powstanie Mahdiego. Pod koniec stulecia, oczywiście XIX wieku, powstanie mahdystów zostało stłumione i zarówno Egipt, jak i Sudan znalazły się w strefie wpływów Londynu. Tym samym Wielka Brytania zapewniła sobie kontrolę nad najbardziej istotnym wówczas przejściem morskim świata. W roku 1888 w Stambule została podpisana tak zwana konwencja konstantynopolitańska, która regulowała m.in. żeglugę na obszarze kanału Suezkiego. Pierwszy artykuł tej konwencji stanowił, że kanał morski Suezki będzie zawsze wolny i otwarty, zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju, dla każdego statku handlowego lub wojennego, bez względu na banderę. W związku z tym wysokie umawiające się strony postanawiają w żaden sposób nie zakłócać swobodnego korzystania z kanału, zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju. Kanał nigdy nie będzie podlegał realizacji prawa blokady. Taki oto zapis pochodzący z 1888 roku możemy w tejże konwencji wyczytać. Moi drodzy, w roku 1898 w czasie wojny hiszpańsko-amerykańskiej w kanale Suezkim utknęła hiszpańska eskadra okrętów, które miały wziąć udział w walkach o Filipiny.
Amerykańscy agenci wykupili węgiel, czyli paliwo dla parowych wodnych olbrzymów w Suezie, a Brytyjczycy zabronili Hiszpanom nabywania go na obszarze Egiptu. Opóźnienie hiszpańskich jednostek wpłynęło dosyć mocno i znacząco na wynik tejże wojny. W 1904 roku, podczas wojny rosyjsko-japońskiej, przepuszczenie jednostek rosyjskich przez kanał Suezki stanęło pod wielkim znakiem zapytania, kiedy to okręty wysłanej na daleki wschód rosyjskiej floty bałtyckiej omyłkowo ostrzelały na Morzu Północnym brytyjskie kutry rybackie, biorąc je za japońskie niszczyciele. Moi drodzy, znaczenie czerwonomorskiego szlaku handlowego wzrosło bardzo mocno po II wojnie światowej. Strategiczne znaczenie kanału Suezkiego wykorzystał ówczesny egipski prezydent, czyli Gamal Abdel Nasser. Po tym jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania odmówiły wsparcia finansowego dla projektu budowy Wielkiej Tamy Asuańskiej, czyli konstrukcji, która miała zapobiec niekontrolowanym wylewom Nilu, Nasser podjął decyzję o nacjonalizacji kanału Suezkiego. Moi drodzy, w odpowiedzi przeciwko Egiptowi zmontowana została koalicja, w skład której wchodziła naturalnie Wielka Brytania, Francja oraz Izrael. Dwa pierwsze kraje liczyły na odzyskanie kontroli nad kanałem Suezkim, z kolei dla Izraela był to kolejny etap tak zwanego wywalczania sobie pozycji w środku świata arabskiego. No i tu, moi kochani, mamy do czynienia z pewnym dosyć ważnym wydarzeniem drugiej połowy XX wieku. Przejdźmy do niego zatem, bowiem trzeba wspomnieć o tym, że koalicjanci pomimo militarnego zwycięstwa nad Egiptem musieli wycofać się z terenów egipskich. Wielka Brytania i Francja musiały pogodzić się z utratą wpływu na kanał Suezki, natomiast Izrael musiał opuścić półwysep Synaj. W 1967 roku wybuchła kolejna wojna izraelsko-arabska. W ciągu kilku dni wojska izraelskie rozgromiły siły koalicji arabskiej, zajmując z powrotem Półwysep Synaj, wzgórza Golan, Judeę z Jerozolimą i Samarię. Wojna zakończyła się po zaledwie 6 dniach i tak do dzisiaj jest zapisana w historiografii jako wojna 6-dniowa. Armia Egiptu została rozbita. W odpowiedzi na upokorzenie prezydent Nasser ogłosił niespodziewanie blokadę kanału Suezkiego. Zdjął ją dopiero po 8 latach. Zgodnie z wyliczeniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, blokada kanału Suezkiego kosztowała gospodarkę światową 1,7 miliarda ówczesnych dolarów. Współcześnie byłoby to około 16 miliardów dolarów. A Egipt, ile kosztowała ta blokada? 250 milionów ówczesnych dolarów utraconych z tytułu dochodów od myta. Moi drodzy, w chwili zablokowania kanału Suezkiego znajdowało się na nim 15 statków. Wśród nich były dwie jednostki pod polską banderą, czyli MS Bolesław Bierut i MS Jakarta. 8 lat bez serwisu spowodowało, że po zwolnieniu blokady kanału Suezkiego remont tych uwięzionych w cudzysłowie jednostek był kompletnie nieopłacalny. Polskie statki popłynęły do Grecji, gdzie sprzedano je lokalnemu armatorowi. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że historia kanału Suezkiego została Wam w dosyć znaczący sposób przybliżona. Jestem ciekawy Waszych wrażeń, Waszych komentarzy i będę ich wyglądał. Moi drodzy, nade wszystko zachęcam jeszcze raz do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam do wyglądania, czy otrzymujecie powiadomienia w odpowiednim terminie i zachęcam także do wyglądania kolejnego odcinku naszego cyklu Dawno Temu.